zadał mi pan pytanie, czy nie wybierałem się, żeby w tych czasach mieszkać za granicą. Nie. Nie wybierałem się z bardzo prostej przyczyny, że ja się ukształtowałem tutaj tu miałem coś do opowiedzenia, tej widowni. Popiół i Diament nie szedł na żadnym festiwalu i nie był przedstawiony do Oscara. To jest film, który miał szansę prawdziwie, jako film, nie jako ja, tylko jako film, miał szansę. Film przeszedł przez świat, Zbyszek Cybulski został zauważony, a mnie nic nie skusiło, żeby jechać do Hollywood.